1945 rok dla miasta Sagan był ogromnym zmianą geopolityczną, gdyż dawne te tereny zostały włączone w granice Polski, gdzie decyzją aliantów i Rosji Sowieckiej granica Polski wówczas była zaproponowana na rzece Odrze i Nysie Nołżyckiej. W wyniku tych decyzji ogromna rzesza Polaków z dawnych terenów II Rzeczpospolitej Polskiej musiała zmienić swoją małą ojczyznę i między innymi zostali skierowani do miasta Sagan wówczas. Jakie były decyzje polityczne, gospodarcze, jaki tworzył się nowy samorząd terytorialny, polskie władze na ziemi żagańskiej, w mieście Żagań, o tym się Państwo dowiedzą z tego odcinka, na którego serdecznie zapraszam. Sytuacja polityczna i społeczna miasta Sagan była w tragicznym sytuacji w momencie, kiedy czerwonoarmiści walczyli o miasto Sagan 11 lutego. Natarcia odbywały się z trzech stron, od Świętoszowa, Nowogrodu Bobrzeńskiego, jak również Dzieciechowic. Decyzją burmistrza miasta było to, że w styczniu już organizował ewakuację cywilów w głąb Niemiec, do Cottbus. Akurat lokalizacja miasta i kolei żelaznej na ziemi żagańskiej była idealnym miejscem na to, aby ewakuować rzesze obywateli niemieckich z Rawicza, spod Głogowa, z Kożuchowa. I akurat walki, które stoczyły się przez te 4-5 dni, które ostatecznie zostały przerwane 18 lutego 1945 roku, władze wojskowe Czerwonej Armii ustanowiły komendaturę, która znajdowała się w kamienicy neogotyckiej przy ulicy Keplera. Dzisiaj jest to znana, popularna kamienica, w której niegdyś znajdował się biura WKU. I akurat w momencie, kiedy czerwonoarmiści wkroczyli do Żagania, wszystkie mosty zostały wysadzone w powietrze. Chociaż obywatele, mieszkańcy Sagan, jak również pastor Kościoła Łaski doskonale wiedział, jakie były zastosowane środki stosowne do ogólnej sytuacji, która była wytworzona przez niemieckie wojsko. Ewangelicki pastor miasta Żagania, Ernst, wyjaśnił. Ludność niemiecka uważa środki podjęte przez sowieckie dowództwo wojskowe za sprawiedliwe i odpowiadające okolicznościom wojny. Ale pojedyncze przypadki despotyzmu, zwłaszcza przypadki gwałtów na kobietach, utrzymują Niemców w ciągłym strachu i napięciu. Jednak każdy Niemiec rozumie, że los tych, którzy uciekli, też nie jest łatwy. Dlatego ci, którzy tu zostali, nie żałują. I mają nadzieję, że wkrótce zostanie ustanowiony porządek, na mocy którego każdy będzie mógł zajmować się swoimi sprawami pod kontrolą dowództwa Armii Wojsk Radzieckich. Jedna z mieszkanek miasta Sagan zapisała w swoim pamiętniku po wielu latach datę 11 luty 45. Były to wspomnienia w momencie, kiedy to czerwonoarmiści stacjonowali pod Żaganie i wkraczali do miasta Sagan. Wspomnienia uczennicy szkoły podstawowej Elwiry. Nieprzyjaciel zbliżał się i każdego dnia niektórzy mieszkańcy Żagania opuszczali miasto. W niedzielę rano 11 lutego, gdy mieliśmy wychodzić do kościoła, przy drzwiach stał już funkcjonariusz w mundurze SS. Wydał rozkaz ewakuacji miasta w ciągu 2 godzin. Krzyknął na klatce schodowej. Zbliżała się Armia Czerwona. Pospiesznie z mamą zabrałam trochę rzeczy. Zabrałam ze sobą tylko jedną zabawkę. Zdecydowałam się na figurkę ducha karkonoszy. Była to pamiątka z rodzinnej wycieczki w Karpaczu. 3 miesiące czerwonoarmiści zdewastowali miasto Żagań i wywieźli całą infrastrukturę przemysłu w głąb Rosji. Między innymi przed 18 czerwca 1945 roku władze centralne za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przywożą
dekret powołujący nowego burmistrza polskiego miasta Żegań. Jest to nominacja dla pana Franciszka Waltera, który pochodzi z Wielkopolski, jest to uczestnik powstania wielkopolskiego. I akurat za jego inicjatywą powstaje wiele instytucji komunalnych, które poprawiają infrastrukturę w mieście, centrum miasta, odgruzowują wszystkie kamienice przez te pierwsze dwa lata, jak również uruchamia gazownię miejską. W lipcu 1945 roku powołuje się Powiatowy Urząd Repatriacji, przez który przewija się 65 tysięcy Polaków przez te dwa lata. Do samego miasta Żagania zapisuje się 7800 osób. I akurat Franciszek Walter podejmuje działań, aby zabezpieczyć całą infrastrukturę przez dalszą dewastację szabrowników, którzy przejeżdżają z centralnej Polski. Kolejne decyzje burmistrza Żagania było to, żeby zabezpieczyć miasto przed dalszymi dewastacjami ze strony Armii Czerwonej. Dopiero w 19 listopada 1945 roku burmistrz otrzymuje w zarządzanie Pałac Książęcy, który został zdewastowany. Przez ten krótki czas, 6 miesięcy, pałac pełni funkcję jako magazyn rzeczy znalezionych przez Armię Czerwoną z miasta Żagania i okolic. Między innymi wiemy, że było kilkadziesiąt sztuk fortepianów i pianin zdeponowanych w piwnicach pałacu. Również na parterze znajdowały się magazyn drobnych elementów wyposażenia wnętrz pałacowych. Wówczas burmistrz Franciszek Walter ustanowił ochronę, która miała zabezpieczać wnętrza pałacowe przez dalszą dewastację. W 1946 roku Pałac Książęcy został przekazany w zarządzanie do Urzędu Likwidacyjnego, który opiekował się również resztkami dobytku książęcego. Jak znamy doskonałą relację, co się działo w tym pałacu, jak również w centrum miasta przez pełnomocnika ostatniego księcia żagańskiego, Talleyranda z Valence. Kardeninger przybywał do Żagania, przyjeżdżał do Żagania kilkukrotnie i między innymi relacjonował stan faktyczny pałacu, jak również jego wnętrza i zachowany wówczas jeszcze dobytek. I między innymi jednych listów przedstawia tak oto sytuację. Zamek jest w gestii administracji polskiej. Ustanowiono straż zamkową przez lokalną policję. Teoretycznie zabrania się wstępu na zamek osobom nieposiadającym upoważnienia. W rzeczywistości kontrola nie jest skuteczna. Widzimy ludzi w każdym wieku, wędrujących po pokojach, dotykających wszystko, biorąc bez wątpienia to, co może ich uszczęśliwić. Na parterze jest pomieszczenie, w którym zabezpieczono kilka obrazów, resztkę mebli i małą ilość książek. Większość okien jest wybita. Na parterze wejścia zostały zabite deskami, ale na piętrze nic nie zrobiono. Boleśnie obserwujemy, że w najpiękniejszych pomieszczeniach poprzez dziurawy dach wpada deszcz, a na posadzkach zalega śnieg. Wystarczyłoby zamknąć wewnętrzne okiennice, aby uniknąć tej degradacji. Ale dotychczasowe środki zabezpieczające nie służyły wizerunkowi przedstawiciela ministerstwa ani władzy lokalnej. Dach wymaga kapitalnego remontu. Tak w tych tragicznych okolicznościach w 1945 roku i w tym okresie powojennym mieszkańcy Żagania, Polacy, którzy przyjechali z różnych części kraju, tworzą dzisiaj nową małą ojczyznę, która zapisuje kolejne strony w kartach miasta Żagania. A ja serdecznie zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Do zobaczenia.